Dzień dobry. Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Misja nazwie Północ. Ostatni strzał. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Let's do this. Powrót na pole bitwy? Podłączam się do transmisji. Jest przy kompozytorze. Możemy załatwić obu naraz. A nie rozumiem. Cześć. Trochę nie rozumiem, gdzie jestem. Holy shit, ale zaczęliśmy dobrze. Prima sorcik. Integralność kadłuba stabilna. Póki będziemy pod osłonami dydakta, jesteśmy bezpieczni. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Nie zostałeś skomplikowany. Tego rodzaju pomoc wydaje się niemożliwa. Aha. Podłączam się do transmisji. O chuju złoty, dobra, czekaj. O nie, to będą problemy. Integralność kadłuba stabilna. Będziemy pod osłonami dydakta, jesteśmy bezpieczni. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Nie zostałeś skomplikowany. Tego rodzaju pomoc wydaje się niemożliwa. Nie, no serio, to jakby... Okej, czy ja muszę do góry po prostu polecieć? To będzie długa misja, oj, to będzie długa misja. Integralność kadłuba stabilna. Będziemy pod osłonami dydakta, jesteśmy bezpieczni. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Nie zostałeś skomplikowany. Tego rodzaju pomoc wydaje się niemożliwa. Podłączam się do transmisji. Jest przy kompozytorze. Hej, nie rozumiem. Nie mogłem tam... Aha, bo miałem tutaj polecieć, nie miałem górą lecieć. O Jezu, jak ta gra oszukuje. Błagam, zróbcie checkpointa. Jesus! Na dół mam lecieć? Nie. Proszę, nie od początku. No! Integralność kadłuba stabilna. Okej, to będzie mój Nemezis, widzę. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Nie zostałeś skomplikowany. Tego rodzaju odporność wydaje się... No nie! O nie. Nie mógłby być pilotem, ba co? Chyba nie. A przynajmniej nie teraz. Doprowadzę nas do niego. Nie zostałeś skomplikowany. Podłączam się do transmisji. Ej, myślałem, że się zmieszczę. A dobrze. Integralność kadłuba stabilna. Póki będziemy pod osłonami dydakta, jesteśmy... Zaraz to zrobimy. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Nie zostałeś skomplikowany. Tego rodzaju pomoc wydaje się niemożliwa. Podłączam się do transmisji. Jest przy kompozytorze. Możemy załatwić obu naraz. No nie wytrzymie, no.
kadłuba stabilna. Dzień dobry, ten epizod nazywa się Północ. To jest ostatnia misja, jak rozumiem, bo brzmi na bardzo epicką misję, w którym lecimy naszym samolocikiem. Podłączam się do transmisji. Jest przy kompozytorze. Wow! Jest przy kompozytorze. Niszcz to. Okej, dobra. O kurwa! Fuck! Okej. Szybciej! Fluktuacje promieniowania szarankowa. Wychodzimy z przestrzeni. Ła. Dotrze do orbity Ziemi za 4 minuty. Przyjęłam. Grupa bojowa do kota. Zamknąć pojazd prekursorów. Infinity, stoi ostrzec! Chief do piechoty UNSC. Del Rio. Słyszy mnie pan? Odbiór. Dulaski, to ty, Chief? Potwierdzam. Gdzie jest kapitan? Dowództwu floty nie spodobało się, że zostawił cię na rekwiem. Cała nadzieja we mnie. Dydakt ma kompozytora. Jesteśmy w maczecie z przesyłką klasy Havok na pokładzie. Lecimy do adresata. Zobaczmy, czy uda nam się ułatwić ci robotę. Ludzie, przygotować się. Kurwa! Weźcie to. Może jeszcze nie przypieprzyłem żadną ścianę, to jakiś cud boski. Niech cię Bóg ma w opiece, nie? Chief. Dobrze poleciałem? Mam nadzieję, bo zaraz przyłoję w ścianę, to się przekonam, nie? O fuck, chyba źle poleciałem, bo po lewej i po prawej były jakieś punkty. Chociaż może nie. Statki na kompozytora. Przyjąłem, Chief. Dobrze, Chief. Nie, Chief jest nieśmiertelny, to 100% jest. O ja pierdolę. O kur... Ja jebiks! Nie! Tu Infinity. Grupa bojowa dotarła do... Proszę nie od początku. O, dzięki. O, Jesus. Jezu, ja byłem pewien, że to będzie od początku, ale okej, dobrze, że nie. Ojeju, pierdziele, nie uderz w nic, Mateusz, uważaj! Ooooooh! Czuję się, jakbym w Star Wars grał normalny. Czej! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy, czej, 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 czej. Dokąd ja miałem wlecieć? Ja tak leciałem? Aha, dobra, ale Jezu. Od kołyski. Infinity, Dydakt właśnie zamknął nasze wejście do kompozytora. Moglibyśmy wybić dziurę w kadłubie, ale ostrzał uniemożliwia nam skuteczne działanie. Zajmiemy się działkami. Wiadomo, że mi się nie idzie, jestem kurde Master Chief. Chief, który rozwala swoim własnym statkiem rzeczy, ponieważ reasons. A ponieważ mu się przegrzały działka. No tak. O,
Nie! Chcę powiedzieć, ale zajebiście, nie zginąłem, ale zginąłem przy następnej ścianie. No jest! Jest! Czekaj! Infinity, Dedakt właśnie zamknął nasze wejście. Moglibyśmy wybić dziurę w kadłubie, ale ostrzał uniemożliwia nam skuteczne działanie. Zajmiemy się działkami. Jak zrobię większy łuk, to będzie lepiej. Epicka muzyka, Master Chief, Cortana na dysku. Koń zwalony, zero potrzeb, nie? Jak to mówią. A, szkoda. Dobrze szło. No. Dedakt właśnie zamknął nasze wejście do kompozytora. Moglibyśmy wybić dziurę w kadłubie, ale ostrzał uniemożliwia nam skuteczne działanie. Zajmiemy się działkami. Cokolwiek tam kombinujesz, świetnie ci idzie. Oczyść podejście, a wybijemy dla ciebie tę dziurę. Dwa zneutralizowane. Jeszcze dwa. Dobra, zaraz to załatwię, spokojnie. Tylko żeby nie przypierdzieć w te wieżyczki, no właśnie. O fuck, fuck, no i kurwa, no i właśnie powiedziałem, żeby nie przypierdzieć te wieżyczki, nie? Jesus. Okej. Okay. Trochę lameriady weszło, ale... Latanie tymi samolotami ma straszną bezwładność. Znaczy nie wiem, może latanie zwykłymi samolotami też ma taką bezwładność, ale nie latałem, więc... Imo nie wiem. Ale... Zajmiemy się. A jeżeli ktoś mnie zapyta o te konkretne, no to konkretnie jest to spieszone, mam wrażenie. Teraz to nie wiem, co zrobiłem. Uderzyłem w działko? Czy ono mnie zniszczyło może? Nie wiem. Infinity, Dedakt właśnie zamknął nasze wejście do kompozytora. Zajmiemy się działkami. Proszę cię bardzo. Cokolwiek tam kombinujesz, świetnie ci idzie. Oczyść podejście, a wybijemy dla ciebie tę dziurę. Dwa zneutralizowane. Jeszcze dwa. Zostało jedno. Przyjąłem. Przygotować współrzędne ataku. Obiecałem znaleźć mu drogę do tego statku i nie mam najmniejszego zamiaru go zawieść. Czy to jest już to? Infinity, droga wolna. Zrozumiałem, Chief. Yes. Chcę się trochę cofnąć. Główna bateria. Ognia. Czyste trafienie. Wchodzimy na pokład. Przyjąłem. Jakby co, jesteśmy na stacji. Pozdro. O, pozdrówcie, lol. Przeżyliśmy to, co nie? Klasik. To co robimy? O kurde, dobrze, że ten. Dobrze, bomba przetrwała. Aż od kołyski, aż po grób, tak? Powinnam wiedzieć, co teraz robić, ale... Głowicę musimy rozmieścić ręcznie. Jak i gdzie? Zawsze wiem, co robić. Zawsze wiem, co robić! Dam mi chwilę, Chief.
Szukaj kompozytora. Pomyślimy nad tym w drodze. Panie kompozytor, błagam. Po prostu błagam. I tak, ta gra się zrobiła głośna. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Gdzie rozsądek cię nie powstrzyma, tam może siła trochę cię opóźni. No ja mam wrażenie, że ta głośność jest zbyt duża, jakby... Może dziwne to jest. Kurde, nie mam żadnej broni. Ani tutaj, ani tutaj. A dobra, mam amunicję. Nie, mam broń. A tu coś mam jeszcze? Karabin świetlny. Dobra. Ale w sumie nie ma co marnować na niej amunicji. O, co to jest? O, hologram. Nice. Zalecam użycie wejścia po lewej. Wejścia... O kurwa, wejścia po lewej. O czym ona tu... Nie naprawiajcie mi ich. Wejście po lewej. A, jest, rzeczywiście. Nie zostawię cię, obiecuję. Jeszcze się do czegoś przydaję. Wykrywam sygnaturę energetyczną. Dobrze, Cortana, przydajesz się. Super, jesteś bardzo na to potrzebna. To jest bardzo specyficzna relacja, no ale... Mam dość dużo wrażliwości w sobie, żeby zrozumieć relacje między Cortaną a Master Chiefem, chociaż są one dosyć ciekawie rozbudowana, a z drugiej strony jakby trochę niezaopiekowana, ale to może w tej części tak jest. Ten sekret, który ukrywałeś, to dziwna Ancilla. Ty tak, ty wiesz, że jestem w systemie! Szybciej! Ach, ten dydakt. Gdzie jest kolejny portal? Chyba gdzie? Gin! O, dobra. Przynajmniej ktoś będzie granatami obrzucał, typowe. Jednemu Polakowi
piach w oczy, naprawdę. A tam jest, dobra. Okej. Elo. On by mnie ten zabił, jakby mnie trafił, tak by the way. Przepraszam, nie kontroluję już moich procesów. Młot grawitacyjny. Wprowadzają nowy porządek. A co z dydaktem? Nie mogę się dłużej ukrywać. Przeniosę cię z powrotem do kompozytora. Dobra. Wow, zajebisty ten młot. Ała. Gdzie jesteś? Dydakt ukrywa przede mną kompozytora. Klasyk dydakt. Wiele na ten młotek. Teraz mam dwie bronie, które... DBH są dosyć... Dosyć limitowane, ale cóż. Zobaczymy, jak to będę marudził. Powstrzymaj je, ja znajdę kompozytora! Tam powstrzymać. Utrzymaj obszar. Okej. Ty wiesz, jak robią? Nie zabijajcie mnie, błagam. Jesus. Jeszcze? Broni już trochę. Nie no, to już trochę za długo, co? Chociaż nie, to jest ostatnia misja, więc by the way, no to jest chyba jest okej. Jesus! No nie zostawię cię, uspokój się, Jesus. Ona jest tylko w kopii na tym jednym pendrive'ie, czy jak?
Idę! No elo. Panie dydakt, idziemy ci napierdolić w czacie, na tym czacie, czy po prostu ten kompozytor wysadzimy, bo ja nie czaję. Taśmociąg na końcu rampy. Jeśli dobrze wymierzymy czas, pęd powinien przepchnąć nas przez słabą grawitację. Chief, gdy ta głowica zostanie uzbrojona, będziesz miał bardzo mało czasu na ucieczkę. Ty też. Pod kompozytorem. Ładuję go. Jakie strzałki na podłodze porobione, także nikt się nie zgubił po drodze. Dydakt ukrył się wewnątrz kompozytora. Atomówka nam nie pomoże, chyba że wyłączymy barierę. Znasz mi terminal. Kurwa. Terminal. Muszę zrobić coś, co ci się nie spodoba. O nie, ona się zneutralizuje, żeby coś tam. Co właśnie zrobiłaś? Przeniosłam swoją chwiejną osobowość do systemu statku. Jeśli zrobię to przy każdym promieniu, zredukuję słonę kompozytora. Przygotuj się. No nie. Jakaś muzyka, jakby się działy rzeczy. To po japońsku porobili trochę. Nie, to takie typowo amerykańskie, wiesz, pompatyczna muzyka, żołnierz, który walczy o przetrwanie całego gatunku ludzkiego, więc to takie amerykańskie typowo, ale tak trochę mi to zaśmierdziało jakimś JRPG-em, bo ten gameplay w ogóle jakby nie pasuje mi do takiej historii. Ale kurczę, powiem szczerze, że o ile nie lubię amerykańskich filmów przez to właśnie, że one jakby cały czas srają o to samo. Tak tutaj to mi trochę pasuje, nie? Bo to nie jest takie, to jest dla mnie takie obce. Przygotuj się. Gdzie jest ten most świetlny, który miał mi pomóc w czymś? Aktywuj most świetlny. A, tutaj jest most świetlny. Jezus!
Czekaj, gdzie jest ten most świetlny? Kurwa, bo strzelają bez przerwy do mnie. Aktywuj. No właśnie, kurde. Ej, ta gra niepotrzebnie to ukrywa. Tak ogólnie to co tu działa? Nic nie działa na razie. Bliskość tej muzyki może zabić, nie? Jak mam tam pójść? Szachmat, rzadkie osiągnięcie. I to 100 skoczków. A co to jest rzadkie? 100 skoczków to jest kwestia czasu. Może, że większość ludzi nie grało w tą grę po prostu. A to są rzadkie achievementy, no bo... No jak to jest możliwe? Połączmy je z pojazdem. Pendrive, fajna rzecz. A jednak nadal zawodzisz. Ej, Cortana, mi chyba zabili. Chyba jak mam do rdzenia zanieść? Już mi tam mruczy w tyle. Jezus, co za ASMR-ki mi tu robią.
O, wow. To byłoby smutne, jakby tak Master Chief przegrał. Ktoś go zrzucił z platformy, elo. Powinieneś już dawno zrezygnować po porażce. Podejdź, wojowniku. Zrób to po swojemu. Co za nieporadność. Zniewolenie rodzaju ludzkiego jest łaską. Twoje współczucie dla ludzkości jest nie na miejscu. Nie robię tego dla ludzkości. Tego to się nie spodziewałem, powiem szczerze. Master Chief, jak ty to przeżyjesz, to jesteś kurwa nieśmiertelny, nie, mordo? Cortana, słyszysz? Cortana. Jak? O,
nie takiego powitania się spodziewałam. Ale... Udało się. Dałeś radę. Jak zwykle zresztą. Daliśmy radę. Jak się wydostaniemy? Tym razem nie ruszam z tobą. Co? Większość mnie jest tam. Utrzymałam się tylko na tyle, żeby cię zabrać. Nie. Po prostu nie. Wracamy razem. Już za późno. Nie zostawię cię tutaj. John. Czekałam na to tak długo. Miałem za zadanie cię chronić. Mieliśmy chronić siebie nawzajem. I tak było. Cortana, proszę. Czekaj. Witaj w domu, John. Jak on się z tego wywinął, to ja nie mam pytań, naprawdę. Ja, czy Cortana w ogóle w przyszłej części wróci? Mogę dołączyć? Oj, laski, laski. Oczywiście, ser. Spocznij. Dziwnie brzmi, kiedy mówisz do mnie, ser. Piękna, prawda? Chyba za rzadko ją widuję. Dorastałem na New Harmony. Skończyłem Akademię Corbulo. Ziemię zobaczyłem bardzo późno, ale jest dla mnie jak dom. Nie jesteś zbyt rozmowny. Chief, nie będę udawał, że wiem, co czujesz. Straciłem tych, na których mi zależało, ale... To nic w porównaniu z tobą. Naszym żołnierskim obowiązkiem jest chronić ludzkość.
Za wszelką cenę. Mówisz, jakby żołnierze i ludzie nie byli tym samym. Żołnierze to nie maszyny. To tylko ludzie. Pokład należy do ciebie. Kiedyś powiedziała to samo. O byciu maszyną. Wow. Wow. Kurczę, dobrze się bawiłem przy tej gierce, ale nie powiedziałbym, że to jest jakaś wybitna gra. No nie wiem, no. Okej, się strzelało, fajnie się biegało. Fabułka mnie tam może nie wciągnęła, ale interesowała. W tej chwili zwycięstwa smakuje na porażkę. Dlaczego? Jesteśmy prekursorami, obrońcami wszystkiego, co istnieje. Pod naszym okiem galaktyka rosła niczym drzewo. Tam, gdzie kwitło życie, tam mądrość niezliczonych pokoleń i ras użyźniała glebę postępu. Nasza siła jest słońcem, ku któremu zwraca się cała inteligencja. Jak również schronieniem, pod którym się rozwija. Stoję przed wami. Oskarżony o grzech wywyższenia prekursorów. O próbę ratowania nas przed losem, który skazywał nas na zgubę. Ludzkość jest największym zagrożeniem dla galaktyki. Utrzymanie jej przy istnieniu jest ryzykowne. Chronimy eony w mroku. Gdy oni przypisują sobie nasze zwycięstwa. Bycie opoką odpowiedzialności za wszystko należy wyłącznie do prekursorów. Oceniajcie mnie wedle woli. Rzeczywistości to nie zmieni. Wielki powrót już się zaczął. Musimy go powstrzymać. Wow. Nie wiem, czy gra się zepsuła teraz, czy... czy jak? A no, okej. Okay. Nawet nie ma napisów końcowych. No dobra, ale ja już... Jeżeli chodzi o tą grę, nie będę więcej... Chyba czwórka... Czy piątka jest osobną grą, czy nie jest osobną grą? To jest pytanie. Powinienem mieć ją za... Aha, to jest osobna gra. Dobra. Czyli to oficjalnie możemy odinstalować. Oh yeah! A tymczasem dziękuję wszystkim za obejrzenie serii z Halo 4. Zapraszam was do Halo 5. A tymczasem będę leciał. Do usłyszenia, siemanko, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie... żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia.
Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.